W tym filmie pokażę, jak zaktualizować Windowsa 10 do Windowsa 11. Wykorzystamy do tego wersję deweloperską, która niedawno wyciekła. Można ją pobrać spokojnie, gdzieś w internecie znajdziecie albo na dole. Ten poradnik będzie aktualny tylko do czasu wydania oficjalnego Windowsa 11, ponieważ teraz przy instalacji tej wersji deweloperskiej musimy zaznaczyć kilka rzeczy inaczej. Po pierwsze, musimy włączyć internet. Najlepiej sobie kliknąć prawym na sieć, otwórz ustawienia sieci i internetu. Zmień ustawienia adaptera. To jest akurat moje połączenie, więc klikam prawym i wyłącz. Teraz już nie mam internetu, to mogę zamknąć. Otwieram teraz plik ISO, który pobrałem. Po prostu klikam na niego dwa razy. I tu jest plik setup. Jego też uruchamiam. Klikam tak. Ta opcja ma być odznaczona, więc zostawiam. Teraz klikam tutaj i zaznaczam nie teraz. Klikam next. Tutaj jest teraz sprawdzanie mojego komputera. Przedtem jak miałem, bo to jest na VirtualBoxie, przedtem jak miałem jeden tylko rdzeń jakby aktywny, no to niestety wyświetliło mi się, że potrzeba procesor co najmniej dwurdzeniowy do tego. Więc teraz zmieniłem, przydzieliłem mu dwa rdzenie i teraz idę dalej, że tak powiem. Czyli akceptujemy. I teraz tak, co mogę zatrzymać? Nie mogę zaznaczyć pewnie tej opcji, bo nie mam tu zainstalowanej żadnej aplikacji, bo to jest czysta instalacja, więc zaznaczę Keep Personal Files Only. Zobaczymy, czy ten folder mi zostanie. Klikam Next. Tutaj teraz jeszcze mam napisane, że jest takie ostrzeżenie, że jeśli będę kontynuował tą instalację, to mój język wyświetlania się zmieni w systemie. To jest dlatego, że tutaj mimo iż się wyświetla wszędzie po angielsku, to ten system jakby instalowałem na początku po polsku i potem zmieniałem go na angielski. Więc teraz jeśli ja to zainstaluję, to po prostu będzie typowy tylko i wyłącznie angielski język, ponieważ w takim języku wyszła wersja deweloperska. Więc klikam OK. Tu jest takie powtórzenie, zainstaluj Windows 11 Home, zatrzymaj pliki osobiste, tylko i wyłącznie. Więc klikam Instaluj. Teraz czekam na zakończenie instalacji. OK, i tu już mamy część systemu Windows 11. Poodznaczam te wszystkie opcje. To mnie nie interesuje. Akceptuj. Właśnie mam zainstalowany system Windows 11. Po aktualizacji ten mój folder został. Możemy sprawdzić wersję. Wersja deweloperska. Windows 11. Więc jeśli ktoś chce sobie tak zaktualizować, to polecam, ale raczej to róbcie tak jeszcze dla zabawy na maszynach wirtualnych. Chyba że macie kilka laptopów i na swoim jakimś tam starym laptopie możecie to spróbować zrobić, taką aktualizację z poprzednich systemów. Bo obecnie ta wersja jest trochę niestabilna, to jest jeszcze deweloperska, czyli to nawet nie jest alfa, betą też tego nie można nazwać, to jest po prostu produkt w trakcie tworzenia. I on może nie działać, dużo rzeczy się tu może dziać, więc jeśli miałbym tu jakieś dane na tym komputerze, to po prostu bym nie zrobił tej aktualizacji, bałbym się utraty. Także w tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę.